Witam w kolejnym odcinku o Lublinie i powiem coś o liniach trolejbusowych, które zmienią swoją trasę w tym roku. Zapraszam. Pierwsza linia, która zmieni trasę, to 153. Zostanie skierowana na Lubelskiego Lipca. Stadionową, Gazową, Młyńską i Muzyczną, żeby ograniczyć korki na Alei Piłsudskiego. Potem mamy linię 154, która będzie dodatkowo jechać przez Aleję Smorawińskiego, ulicę Szeligowskiego oraz Choiny, żeby nie zabierać miejsca dla linii 40 na pętli Choćki Szpital. Jeszcze linia 154 będzie jechać przez Filaretów, Aleję Jana Pawła II, Armii Krajowej oraz Bohaterów Monte Cassino. I żeby zastąpić linię 160 na Alei Jana Pawła II, ale powinna zostać podbita częstotliwość kursowania linii 154 do np. pół godziny w dni powszednie, żeby nie było, że linia 154 jeździ zbyt rzadko. Następnie linia 157 będzie jeszcze jechać przez Bohaterów Monte Cassino, Armii Krajowej, Aleję Jana Pawła II oraz Granitową. Ale jeżeli mówimy o przedłużeniu trasy 157, to linia 39 powinna kończyć na przystanku Zana Leclerc, ponieważ jak linia 39 by kończyła swoje kursy na osiedlu Widok, to autobusy by musiały się przepychać między innymi autobusami, więc taka jest moja propozycja. Jeszcze mogę powiedzieć coś o linii 160 i 161, które zostaną wycofane z osiedla Poręba. Najpierw powiem coś odnośnie 160, tak więc nie będzie jechać przez Diamentową, tylko przez Żeglarską, żeby dać miejsce dla linii 157, i linia 161 zostanie skrócona do Węglina. Linia 162 będzie jechać z przystanku Młodzieżowa, ale nie będzie jechać przez całą ulicę Herberta, będzie skręcać na Dunikowskiego, a potem na Mickiewicza, a na końcu pojedzie przez Kunickiego i potem skręci na Zębożycką. Linia 950 będzie dodatkowo jeździć z Inżynierskiej i Żeglarskiej, żeby dojechać do zajezdni Majdan Tatarski. Linia 951 zostanie wznowiona na innej trasie. Najpierw pojedzie z Abramowic, potem z Żeglarskiej, Inżynierskiej, osiedla Poręba, Węglina, Zana ZUS i Zana Leclerc, żeby dojechać do zajezdni na Sierpińskiego. Jak mówiliśmy o standardowych numeracjach linii trolejbusowych, to linia 38 będzie jeszcze zajeżdżać na pętlę osiedle Widok. Czego stoisz na torach?